Dzień dobry. Jeszcze jestem tutaj z Wami i zapraszam na film z horoskopem na wrzesień 2024. Na pewno już macie dość mojego narzekania na zasięgi, więc powiem tylko, że mimo Waszych i moich, czyli naszych wspólnych wysiłków, nic się nie zmieniło. Nadal potrzebuję Waszego wsparcia, tak w formie aktywności, jak i za pomocą przekazywania darowizn z wykorzystaniem guzików wspieraj i podziękuj, które są pod każdym filmem. Jeśli kanał na siebie nie zarobi, będę musiała po prostu zmienić zajęcie. Nadal robię quizy do tych filmów bardziej edukacyjnych, ale też takie, które mają Wam pokazać z humorem najbardziej wyraziste cechy znaków zodiaku, a dokładniej ludzi, którzy mają Słońce w tych znakach. Z czasem pojawią się inne tematy. Link do społeczności kanału, gdzie są właśnie quizy, znajdziecie pod filmem. Wracając do samej prognozy, jak zawsze podzielonej na 6 sektorów. W każdym znaku w tym miesiącu zaczniemy od Strzelca, a skończymy na Skorpionie. Widzę, że już niewiele osób z tego korzysta, ale pokrótce wyjaśnię, że sektory są potrzebne po to, aby prognoza była do Was możliwie najlepiej dopasowana, bo taką naprawdę dopasowaną to możecie u mnie nabyć na mojej stronie astropolada.pl. Tam jest w prawym górnym rogu taki guzik złóż zamówienie. Można też po stronie pochodzić, popatrzeć. Uwagi też do strony przyjmuję. Można nawet w komentarzu pod filmem napisać, jeżeli komuś czegoś brakuje albo czegoś jest za dużo, to bardzo proszę. A wracając do prognozy, często opisy dla sektorów sąsiednich są podobne, wydają się nawet identyczne i to jest normalne, dlatego że macie te same wpływy, tylko one są w troszeczkę innym przedziale czasowym. A ponieważ robię tą prognozę do każdego sektora, to w każdym sektorze ta data jest inna, kiedy ten wpływ na Was oddziałuje. Po to właśnie, żebyście rzeczywiście wpływ, który trwa dzień albo kilka dni, mogli w jakiś sposób wykorzystać, względnie się ustrzec przed jego negatywnym oddziaływaniem. Bo jeżeli Wam powiem, że któregoś dnia w miesiącu to działa, to wydaje mi się, że pożytek z tego będzie raczej marny. Jeżeli jeszcze raz przypomnę, że zodiak to jest umownie nazwane miejsce na niebie, a w astrologii po prostu mamy go przedstawionego w postaci koła, tak, okręgu, czyli kosmogramu. I on nie ma ani początku, ani końca. I nie ma daty, kiedy zaczyna się baran, kiedy zaczyna się byk, kiedy w ogóle cokolwiek się zaczyna, bo to się nie zaczyna, to po prostu jest. I w momencie, kiedy Słońce wkracza w znak barana, albo w znak byka, albo w każdy inny znak, to jest w danym roku zupełnie inna pora, niż to było rok temu i 10 lat temu i 100 lat temu. I to nigdy nie jest, nie wiem, północ 21 marca, bach, zaczyna nam się baran. Nie, to tak nie działa. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no cóż, trudno. Tak jakby się nie zgadzał, nie wiem, z tym, że jeździmy prawą stroną jezdni, bo takie są po prostu zasady, tak to działa. No ale można zawsze ze wszystkim, prawda, dyskutować. Jeżeli ktoś lubi szczególnie. No w każdym razie tak działa zodiak. Jest to koło, nie ma początku, nie ma końca, stąd nie ma też początku i końca znaków zodiaku. I teraz, jak Wy macie wiedzieć, biedni, gdzie macie to Wasze słońce urodzeniowe? A no po prostu, możecie napisać w komentarzu dzień, miesiąc i rok i muszą być te trzy dni. Dzień, miesiąc i rok Waszego urodzenia, ja wtedy Wam odpiszę z przedziałem Słońca, które w tym dniu, jaki ono tam zrobiło drogę. To jest zwykle około jednego stopnia, ale nigdy nie jest to równy stopień. Czyli nigdy to nie jest 22 do 23, albo bardzo rzadko jest taki równy, ale zwykle to jest powiedzmy sobie 22-30 minut do 22-29 minut, albo coś w ten deseń. No i gdzieś tutaj to Wasze Słońce urodzeniowe jest. I jeżeli jesteśmy na granicy sektorów,
albo znaków tym bardziej, no to warto podać godzinę, bo wtedy jestem w stanie podać dokładne miejsce. A inaczej to nam napisze, no tak, 24:30 do 25:30, no czyli albo piąty, albo piąty, albo szósty sektor, no bo nie wiem który, bo nie wiem o której się urodziliście. Jeżeli dołożycie mi do tej godziny i do tej daty jeszcze miejsce, to będę mogła Wam też podać ascendent. Przy godzinie jeszcze jestem w stanie podać miejsce, znak księżyca. I potem, jeżeli mam te wszystkie trzy informacje, to robię z tego taką małą analizę w komentarzu dla Was. Może być przydatna. Wiem, że się powtarzam, ale pamiętajcie, że kanał bez Was nie przetrwa. Co jest logiczne, no bo jeżeli nikomu się prezentowane treści nie podobają, no to nie ma sensu ich produkować. A jeśli się podobają, są przydatne, to mi pomóżcie go utrzymać. Cudów nieba samo się nie zrobi. A teraz zapraszam do prognozy. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem urodzeniowym na początku tego znaku między 0 a 5 stopni tegoż właśnie znaku. Datowo to wychodzi mniej więcej 21-25 czerwiec, niemniej jednak to jest tylko estymacja, dlatego zachęcam, żeby obejrzeć wstęp do tego filmu. On nie jest taki bardzo długi, mniej więcej po środku mówię, co zrobić, żeby ode mnie informacje o położeniu własnego słońca urodzeniowego i nie tylko po prostu otrzymać. W tym miesiącu w Waszym przypadku akurat nie ma w ogóle tych wpływów długoterminowych, które są omawiane w prognozie rocznej, aczkolwiek ich obecność w miesięcznych tych horoskopach jest bardzo istotna, bo one tak naprawdę są najważniejsze i najbardziej dają o sobie znać. Co nie znaczy, że w ogóle nie macie teraz ważnych, znaczących wydarzeń w swoich kosmogramach. No niestety ja opieram się tylko na tym, co można wydedukować z położenia Słońca. Nie wiem, gdzie macie ascendent, nie wiem, gdzie macie Księżyc i wszystkie inne planety, więc nie jestem w stanie tak w ciemno cokolwiek Wam poradzić, ale jestem w stanie zrobić Wam taki horoskop na zamówienie, Waszą prognozę roczną, czasami może być dłuższa, jak to chce. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zachęcam. A jeżeli mamy mówić o prognozie tej generalnej dla wszystkich, to macie trochę tych krótkoterminowych wpływów. Jakoś tam one się na pewno przejawią. 1 i 2 września odczujesz przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki. Problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas. Niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców, no, pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no, w pewnych, powiedzmy sobie, rozsądnych granicach też jest potrzebny. I w tym samym okresie, ale w szerszym czasie i lepszym wymiarze, od 1 do 4 września wzrośnie teraz Twoja kreatywność. Do głowy przyjdą nowe pomysły, które popchną Cię w stronę ciekawych projektów. Łatwiej jest Ci teraz odkryć pasje i talenty oraz identyfikować swoje cele. Poza tym skutecznie dążyć do ich realizacji, co sprzyja pogłębieniu samoświadomości i poczuciu spełnienia. Efektywność, zapał i energia pozwolą pokonać przeszkody. Lepiej poradzić sobie ze stresem, a co za tym idzie z relacjami. Wszystko to razem wniesie w Twoje życie więcej radości i optymizmu. 5 do 13 września będziesz teraz wyjątkowo pewna siebie i nikomu nie pozwolisz się wykorzystać. Niestety może to również oznaczać, że wdasz się w bójki lub kłótnie. Pamiętaj, że nie każdy jest Twoim wrogiem i nie musisz okazać nad kimś swojej wyższości, aby uniknąć ataku z jego strony. Bądź szczególnie ostrożny w kontaktach z przełożonymi, bo niechętnie będziesz teraz wykonywać czyjeś polecenia. Masz też wiele energii, która pozwoli Ci pracować ciężko i długo. Jeśli inteligentnie wykorzystasz tę siłę, będzie to niezwykle efektywny czas. I pomiędzy wejdzie też
taki podobny wpływem, może trochę lepszy nawet, 10 do 12 września. Promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład tak, o, za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany. Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś, no to to jest dobry okres. 24 do 27 września chętnie spędzisz ten czas z bliskimi w miłej atmosferze, Wasze relacje dobrze się teraz ułożą, możesz też odczuć chęć wyrażania swojej kreatywności, wzrosną umiejętności mediacyjne i łatwiej Ci będzie zwrócić czyjąś uwagę. W tych dniach w związku z tym możliwe jest spotkanie drugiej połówki albo jakieś pozytywne zmiany w istniejącym związku. To sprzyjający czas dla pracujących w zawodach związanych z pięknem, kobiecością, uzdrawianiem związków albo erotyką. Możecie też wszyscy poprawić swoje położenie w pracy dzięki urokowi osobistemu. A i praktycznie w tym samym okresie o przeciwnym znaczeniu, zobaczymy co wygra. 24 do 28 września. Twoje ego trochę teraz ucierpi, bo czyjeś słowa lub czyny Cię zabolą, co spowoduje poczucie przygnębienia lub niedocenienia. Postaraj się zrozumieć krytykę względem siebie, a nie nią przejmować. Nie szukaj niczyjej aprobaty. Masz sobie dość siły, aby iść swoją drogą. Z kolei takie zapatrzenie się w siebie, podejście do wszystkiego, że to tylko ja mam rację i tylko wszystko ja wiem najlepiej, no też nie jest najlepsze, bo wtedy spotkasz się z odrzuceniem. Jak zawsze najlepiej po środku. No i jeszcze też ten taki sam jak ten ostatni w tym samym czasie praktycznie 27 i 28 września, czyli końcówka miesiąca, trzeba przyznać, jest tutaj dla Was dość wymagająca. Twoja pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez kogoś, a wtedy zwątpisz w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, ale raczej jako taką informację zwrotną, z której można zrobić użytek. Czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne? Być może w wyniku takiej właśnie krytyki będzie trzeba poprawić jakiś projekt i podejść do tego praktycznie, bo te zmiany pomogą Ci zakończyć Twoje przedsięwzięcie sukcesem. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia. Musisz uważać na to, co mówisz i piszesz, a potem upewnij się, że druga strona zrozumiała to dokładnie tak, jakie były Twoje intencje. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem urodzeniowym w przedziale 5 stopni 01 minut, 10 stopni tegoż właśnie znaku. To jest najważniejsza informacja, datowo to jest mniej więcej 26-30 czerwiec, ale naprawdę ważniejsza jest ta lokacja Waszego słońca, stąd zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu, gdzie ja krótko mówię, co zrobić, żeby ode mnie taką informację plus jeszcze parę innych po prostu dostać. Jeżeli chodzi o ten Wasz horoskop na ten czas, macie dwa wpływy, prawie wszyscy,
długoterminowe i one są de facto najważniejsze. Obydwa dotyczą tej samej grupy ludzi, czyli tych, których słońce jest między 7 a 10 stopniem, w zasadzie w 7 i do 10 włącznie, czyli oprócz tych z pierwszego stopnia waszego sektora dotyczą obydwa. Czyli mniej więcej urodzony 27-30 czerwca i obydwa działają przez cały miesiąc. Pierwszy z nich to jest kwadratura Lilith do Słońca, a drugi to jest opozycja Ceres do Słońca. Obydwa są dość trudne, ale żaden z nich nie jest z tych takich największego kalibru. Niemniej jednak obydwa omówione są w prognozie rocznej dla waszego sektora i znaku i zachęcam do zapoznania się z nimi, dlatego że tak naprawdę te długotrwałe wpływy są najważniejsze, one są najbardziej odczuwalne i najbardziej warto wiedzieć, że są i co ze sobą dla nas niosą. Oczywiście wy macie w tym czasie też, nawet ci z pierwszego stopnia waszego sektora, macie teraz na pewno dużo tranzytów do waszego księżyca, ascendentu, innych planet, no ale ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób zgadnąć, gdzie kto ma którąkolwiek z tych planet czy elementów kosmogramu, ale mogę przygotować dla każdego taką właśnie prognozę indywidualną na zamówienie. Jeżeli ktoś jest chętny, no to zapraszam. Z tego na pewno będziecie mieli już więcej pożytku takiego, no, na co dzień. A wracając do tej prognozy ogólnej dla wszystkich, jeśli chodzi o te wpływy krótkoterminowe, no to też trochę tutaj jest 1 września. Wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może też ekstrawagancki, ponieważ w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo też do czegoś zainspirujesz. Sama przybliżysz się do realizacji swoich celów i ambicji, przynajmniej o jeden kroczek, również dzięki czyjemuś wsparciu lub po prostu przychylności. To będzie przynajmniej dobry, energetyczny dzień. I już bardziej długotrwale od 1 do 7 września. Kwestie małżeńskie dotyczące związku uczuciowego będą niezgodne z Twoimi celami osobistymi, albo tak będziesz to odbierać. Możesz mieć wrażenie, że musisz wybierać między jednym a drugim, chociaż tak nie jest. Te dwie dziedziny życia zwykle daje się pogodzić, tylko że nie od razu dostrzeżesz jak. I jeszcze w międzyczasie 3 do 6 września odczujesz przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, ale problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas. Niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców no, pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no w pewnych powiedzmy sobie rozsądnych granicach też jest potrzebny. Potem też troszeczkę się nałożę, ale tylko kilka dni, 5 do 15 września. Wzrośnie teraz Twoja kreatywność, do głowy przyjdą nowe pomysły, które popchną Cię w stronę ciekawych projektów. Łatwiej jest Ci teraz odkryć pasje i talenty oraz identyfikować swoje cele. Poza tym skutecznie dążyć do ich realizacji, co sprzyja pogłębieniu samoświadomości i poczuciu spełnienia. Efektywność, zapał i energia pozwolą pokonać przeszkody, lepiej poradzić sobie ze stresem, a co za tym idzie z relacjami. Wszystko to razem wniesie w Twoje życie więcej radości i optymizmu. No i jeszcze w środek, ale o podobnym charakterze, 13 do 15 września. Promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład tak za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany. Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś,
no to to jest dobry okres. I znowu też trochę się zazębi 14 do 21 września. Będziesz teraz wyjątkowo pewna siebie i nikomu nie pozwolisz się wykorzystać. Niestety może to również oznaczać, że wdasz się w bójki lub kłótnie. Pamiętaj, że nie każdy jest Twoim wrogiem i nie musisz okazać nad kimś swojej wyższości, aby uniknąć ataku z jego strony. Bądź szczególnie ostrożny w kontaktach z przełożonymi, bo niechętnie będziesz teraz wykonywać czyjeś polecenia. Masz też wiele energii, która pozwoli Ci pracować ciężko i długo. Jeśli inteligentnie wykorzystasz tę siłę, będzie to niezwykle efektywny czas. A na sam koniec taki, powiedzmy sobie, melanż 28 i 30 września. Chętnie spędzisz ten czas z bliskimi w miłej atmosferze. Wasze relacje dobrze się teraz ułożą. Możesz też odczuć chęć wyrażania swojej kreatywności. Wzrosną umiejętności mediacyjne i łatwiej Ci będzie zwrócić czyjąś uwagę. W tych dniach w związku z tym możliwe jest spotkanie drugiej połówki albo jakieś pozytywne zmiany w istniejącym związku. To sprzyjający czas dla pracujących w zawodach związanych z pięknem, kobiecością, uzdrawianiem związków albo erotyką. Możecie też wszyscy poprawić swoje położenie w pracy dzięki urokowi osobistemu. A 29 i 30 września będą dwa wpływy, z czego pierwszy to Twoje ego trochę teraz ucierpi, bo czyjeś słowa lub czyny Cię zabolą, co spowoduje poczucie przygnębienia lub niedocenienia. Postaraj się zrozumieć krytykę względem siebie, a nie nią przejmować. Nie szukaj niczyjej aprobaty. Masz sobie dość siły, aby iść swoją drogą. Z kolei takie zapatrzenie się w siebie, podejście do wszystkiego, że to tylko ja mam rację i tylko wszystko ja wiem najlepiej, no też nie jest najlepsze, bo wtedy spotkasz się z odrzuceniem. Jak zawsze najlepiej po środku. A drugi. Twoja pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez kogoś, a wtedy zwątpisz w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, ale raczej jako taką informację zwrotną, z której można zrobić użytek. Czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne? Być może w wyniku takiej właśnie krytyki będzie trzeba poprawić jakiś projekt. Podejść do tego praktycznie, bo te zmiany pomogą Ci zakończyć Twoje przedsięwzięcie sukcesem. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia. Musisz uważać na to, co mówisz i piszesz, a potem upewnij się, że druga strona zrozumiała to dokładnie tak, jakie były Twoje intencje. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał. Zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem urodzeniowym pomiędzy 10 stopni 01 minuta, 15 stopni do samego końca 15 stopnia tegoż właśnie znaku. Datowo to wychodzi mniej więcej 1-5 lipca. Niemniej jednak to jest estymacja. Można się pomylić nawet o 2 dni, stąd warto obejrzeć wstęp do tego filmu i dowiedzieć się, co zrobić, żeby ode mnie taką swoją pozycję słońca urodzeniowego po prostu dostać. Ja też dodaję parę innych informacji. Przez cały miesiąc ci z Was, których słońce jest w 14 i 15 stopniu tylko, czyli dwa ostatnie stopnia Waszego sektora, mniej więcej urodzeni 4 i 5 lipca, będziecie pod wpływem przez cały miesiąc trygonu do Saturna, do Słońca. To jest wpływ pozytywny, ale dobrze wiedzieć, na czym polega. Zachęcam do zapoznania się z nim w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku. I ci, którzy mają to Słońce z kolei w 11 stopniu, czyli w 1 stopniu Waszego sektora, urodzeni mniej więcej 1 lipca,
przez drugą połowę miesiąca będą mieli dwa wpływy: kwadraturę Lilii do Słońca i opozycję Ceres do Słońca. Obydwa są dość denerwujące, ale nie z tych takich największego kalibru, ale omówione w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku zapraszam. W ogóle te rzeczy, o których ja mówię na początku i które Wy pewnie skipujecie, bo twierdzicie, że są nieważne, a one są najważniejsze. Przynajmniej ci, którzy mają szczęście mieć je teraz w horoskopach, rzeczywiście najwięcej odczują właśnie te długoterminowe wpływy. One są tak naprawdę decydujące. Te krótkoterminowe, one tam zaznaczają się dzień, czasami dwa, dla niektórych nawet kilka tylko godzin, więc naprawdę warto jest wrócić jednak do tej prognozy rocznej i posłuchać, czego one dotyczą. Też musicie mieć świadomość tego, że ja opieram się tutaj jedynie na tym, co dzieje się w stosunku do Waszego Słońca urodzeniowego. Macie też tranzyty do Księżyca, Ascendentu i wielu i wszystkich innych planet, elementów kosmogramu, których ja no nie jestem w stanie odgadnąć, gdzie kto je ma i dla każdego tak z głowy sobie powiedzieć, co go czeka. Ale mogę taką indywidualną prognozę też każdemu przygotować na zamówienie. Zachęcam, bo to rzeczywiście ma swoją przydatność w życiu. A teraz przechodząc już do tych krótkoterminowych wpływów, których też troszeczkę tutaj u Was no całkiem nieźle jest. 2 do 7 września wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może też ekstrawagancki, ponieważ w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo też do czegoś zainspirujesz. Sama przybliżysz się do realizacji swoich celów i ambicji, przynajmniej o jeden kroczek, również dzięki czyjemuś wsparciu lub po prostu przychylności. To będzie przynajmniej dobry, energetyczny dzień. Od 7 do 10 września odczujesz przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas. Niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców no, pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no w pewnych powiedzmy sobie rozsądnych granicach też jest potrzebny. 8 do 21 września kwestie małżeńskie dotyczące związku uczuciowego będą niezgodne z Twoimi celami osobistymi albo tak będziesz to odbierać. Możesz mieć wrażenie, że musisz wybierać między jednym a drugim, chociaż tak nie jest. Te dwie dziedziny życia zwykle daje się pogodzić, tylko że nie od razu dostrzeżesz jak. I w międzyczasie 16 do 18 września promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład tak za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany. Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś, no to jest dobry okres. I też jeszcze w tym samym czasie, 16 do 25 września, wzrośnie teraz Twoja kreatywność. Do głowy przyjdą nowe pomysły, które popchną Cię w stronę ciekawych projektów. Łatwiej jest Ci teraz odkryć pasje i talenty oraz identyfikować swoje cele, poza tym skutecznie dążyć do ich realizacji, co sprzyja pogłębieniu samoświadomości i poczuciu spełnienia. Efektywność, zapał i energia pozwolą pokonać przeszkody, lepiej poradzić sobie ze stresem, a co za tym idzie z relacjami. Wszystko to razem wniesie w Twoje życie więcej radości i optymizmu. I cześć częściowo się nałoży 22 do 30 września.
Będziesz teraz wyjątkowo pewna siebie i nikomu nie pozwolisz się wykorzystać. Niestety może to również oznaczać, że wdasz się w bójki lub kłótnie. Pamiętaj, że nie każdy jest Twoim wrogiem i nie musisz okazać nad kimś swojej wyższości, aby uniknąć ataku z jego strony. Bądź szczególnie ostrożny w kontaktach z przełożonymi, bo niechętnie będziesz teraz wykonywać czyjeś polecenia. Masz też wiele energii, która pozwoli Ci pracować ciężko i długo. Jeśli inteligentnie wykorzystasz tę siłę, będzie to niezwykle efektywny czas. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem pomiędzy 15 stopni 01 minuta a końcem 20 stopnia. Datowo to wychodzi mniej więcej 6-10 lipiec, niemniej jednak to jest tylko estymacja, która może się pomylić nawet o 2 dni, stąd warto obejrzeć wstęp do tego filmu i dowiedzieć się, co zrobić, żeby ode mnie taką informację na temat własnego słońca urodzeniowego i nie tylko po prostu otrzymać. Jeśli chodzi o te długoterminowe wpływy, to ci z Was, którzy to słońce mają w stopniu 16, 17 i 18, czyli mniej więcej urodzeni 6-8 lipca, przez pierwsze dwie dekady miesiąca będziecie pod wpływem trygonu Saturna do Słońca. To jest bardzo pozytywny i potrzebny tranzyt. Warto się zawrócić Wam do tej prognozy rocznej i posłuchać sobie o nim tam, żebyście wiedzieli, na czym polega i jak najlepiej z niego skorzystać. Te wpływy długoterminowe są najważniejsze. Każdy, kto je ma, powinien mieć świadomość, co akurat ze sobą niosą, bo o ile przegapienie tych krótkoterminowych za wiele Wam nie nabrudzi w życiu, no to może tam czasami być jakiś cięższy dzień, którego można by było w jakiś sposób uniknąć przynajmniej jego konsekwencji, albo wykorzystać te, które niesie ten lepszy, ale to są tylko dni. Natomiast te długoterminowe prognozy, one wpływają na całe życie i naprawdę nie warto ich lekceważyć. To, o czym ja mówię, to są tylko tranzyty do Waszego słońca urodzeniowego, bo tylko jego położenie mogę jakoś tak wyestymować i powiedzieć, że ci, którzy się teraz urodzili, no to mniej więcej teraz to ich dotyczy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy kosmogramu, to nie da się tego tak przewidzieć, ale da się to zrobić oczywiście na indywidualne zamówienie. Każdemu taką prognozę mogę przygotować na rok albo na inny okres. To zależy, co kto będzie sobie życzył. I wtedy biorę pod uwagę już wszystko, co w Waszym kosmogramie się mieści. A przechodząc do Waszych krótkoterminowych wpływów, 8 do 12 września wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może też ekstrawagancki, ponieważ w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo też do czegoś zainspirujesz. Sama przybliżysz się do realizacji swoich celów i ambicji, przynajmniej o jeden kroczek, również dzięki czyjemuś wsparciu lub po prostu przychylności. To będzie przynajmniej dobry, energetyczny dzień. Od 11 do 14 września odczujesz przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, ale problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas. Niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no w pewnych, powiedzmy sobie, rozsądnych granicach też jest potrzebny. 19 i 20 września promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany.
Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś, no to to jest dobry okres. Od 22 do 30 września i też się... Kwestie małżeńskie dotyczące związku uczuciowego będą niezgodne z Twoimi celami osobistymi, albo tak będziesz to odbierać. Możesz mieć wrażenie, że musisz wybierać między jednym a drugim, chociaż tak nie jest. Te dwie dziedziny życia zwykle daje się pogodzić, tylko że nie od razu dostrzeżesz jak. I też się jeszcze poniekąd nałoży 26 do 30 września. Wzrośnie teraz Twoja kreatywność, do głowy przyjdą nowe pomysły, które popchną Cię w stronę ciekawych projektów. Łatwiej jest Ci teraz odkryć pasje i talenty oraz identyfikować swoje cele, poza tym skutecznie dążyć do ich realizacji, co sprzyja pogłębieniu samoświadomości i poczuciu spełnienia. Efektywność, zapał i energia pozwolą pokonać przeszkody, lepiej poradzić sobie ze stresem, a co za tym idzie z relacjami. Wszystko to razem wniesie w Twoje życie więcej radości i optymizmu. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał. Zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem pomiędzy 20 stopni 01 minuta a końcem 25 stopnia. To jest mniej więcej 11-15 lipca, ale estymacja może się tu mylić nawet o 2 dni, stąd warto obejrzeć wstęp do tego filmu i zapoznać się z krótką instrukcją tego, co należy zrobić, żeby ode mnie taką informację o własnym słońcu urodzeniowym po prostu dostać. Zwykle dorzucam też parę innych ciekawostek. Jeżeli chodzi o Wasze prognozy, to są najpierw dwie, przynajmniej dla niektórych, które są de facto najważniejsze. I tak, ci, którzy Słońce mają w 22, 3 i 4 stopniu raka, czyli mniej więcej urodzeni 12 do 14 lipca, przez cały miesiąc będą pod wpływem kwadratury Chirona do Słońca. I ta prognoza jest omówiona w tym horoskopie rocznym, więc tam trzeba się zaudać do Waszego sektora i znaku i poszukać kwadratury Chirona do Słońca. Warto wiedzieć, bo to właśnie tej Waszej grupki teraz dotyczy najbardziej. Kwadratura Chirona jest dość trudna. To jest taki bardziej wewnętrznie odczuwany aspekt, ale tym bardziej potrafi mocno jakby człowiekowi w głowie namieszać. A z innej strony można po prostu z niego jego przepracować i potem następne takie negatywne wpływy łatwiej znosić. Natomiast drugi taki długotrwały bardzo wpływ dotyczy tych, których Słońce jest tylko w 25 stopniu, czyli mniej więcej urodzonych 15 lipca. On działa przez cały miesiąc i to nie jest ostatni miesiąc jego działalności dla Was. On trwa w sumie kilka lat, bo to jest kwadratura Eris do Słońca. Eris posuwa się teraz bardzo wolno, jest w baranie, w sumie będzie 122 lata. Jak sobie policzycie, ile przebywa mniej więcej w jednym stopniu, no to kilka ładnych lat. Ale jej wpływy stanowią takie tło, ale od czasu do czasu, jak się te tranzyty szybszych planet nałożą, no to ona daje o sobie znać. Dlatego też warto sobie o niej posłuchać, a będzie na końcu tego odcinka dla Was. Ona nie jest omówiona w prognozie rocznej, bo dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi, ale w przyszłym roku, jeżeli będę ją robiła jeszcze te filmy, to ją pewnie tam dołożę. W każdym razie na końcu będzie omówiona. W ogóle te, właśnie jak wspomniałam, wpływy długoterminowe są znacznie ważniejsze od tych krótkoterminowych. Ich odczuwanie jest silniejsze i wpływ też, no,
rzutuje na życie w jakiś tam sposób. Natomiast te krótkoterminowe, one tam mogą zrobić dzień albo zepsuć dzień. Dlatego no, też dobrze wiedzieć, no, czego na co nie planować, a co z kolei owszem. Ale to tylko tego typu są rady. Natomiast te długoterminowe elementy są najważniejsze, jak mówiłam, i warto się na nich skupić. Nie warto ich pomijać i lekceważyć, bo potem to już będzie za późno. Macie też oczywiście przez cały czas tranzyty, nie tylko do Słońca, które ja jestem w stanie jako tako przewidzieć dla Was, ale też są do Księżyca, do Ascendentu, do Wenus, Merkurego i wszystkich innych planet, elementów kosmogramu. I nie da się tego zrobić tak w taki sposób ogólny, bo każdy ma ten swój układ indywidualny. Dlatego prognoza indywidualna to jest to, co robię na zamówienie i wtedy taki horoskop jest rzeczywiście na miarę, jest według Waszych potrzeb i jest dla Was pomocny i pożyteczny. Zapraszam. A wracając do tego tutaj, do tych krótkoterminowych wpływów dla Was, które są w tym miesiącu, to za wiele ich nie ma, akurat Słońce, do Słońca tyle planet utworzyło. 13 do 17 września wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może też ekstrawagancki, ponieważ w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo też do czegoś zainspirujesz. Sama przybliżysz się do realizacji swoich celów i ambicji, przynajmniej o jeden kroczek, również dzięki czyjemuś wsparciu lub po prostu przychylności. To będzie przynajmniej dobry, energetyczny dzień. Od 15 do 18 września, to się trochę tam nałoży, odczujesz przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, ale problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas. Niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców no, pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no, w pewnych, powiedzmy sobie, rozsądnych granicach też jest potrzebny. I 21 do 23 września. Promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład tak za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany. Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś, no to jest dobry okres. A przez cały miesiąc tylko dla tych urodzonych w 25 stopniu raka. Kwadratura Eris do Słońca. To wielomiesięczny, wręcz kilkuletni tranzyt, oczywiście stanowiący tło wydarzeń, taki pewien trend. Nie został uwzględniony w prognozie całorocznej, bo dotyczy takiej bardzo wąskiej grupy ludzi. Będziecie mieć wrażenie, że przeszkody wyrastają Wam nagle spod ziemi. Czy to w postaci osób, które denerwują, są złośliwe i powodują chęć rozprawienia się z nimi, czy to w postaci sytuacji, które wywracają plany do góry nogami. Do tego nie będzie można tego kontrolować, bo nie da się znaleźć przyczyny tych wydarzeń, a zdestabilizują one jakiś obszar Twojego życia. Możliwe awantury, takie bez przyczyny, na pierwszy rzut oka, takie sytuacje, których, kiedy kropla przeleje czarę, i jedynym wyjściem stanie się zutylizowanie tej nagromadzonej energii. Musisz wykazać się elastycznością, nawet jeśli zmiany są trudne i nieoczekiwane, bo tego wymaga Twój rozwój. Motywacja do podjęcia ryzyka i podejmowania nowych wyzwań przyniesie głębsze zrozumienie siebie i świata. Nietypowe decyzje przyniosą nagłe przełomy,
które najpierw będą dla Ciebie takim czystym chaosem, nie wiadomo, co się będzie działo, wymagającym konfrontacji z własnymi cieniami i nieświadomymi wzorcami, co może być bolesne, ale też prowadzić do wyjaśnienia całego tego galimatiasu. Być może trzeba będzie zaakceptować jakieś trudne fakty, ale da się potem pozbierać do kupy i pozbyć tego balastu na resztę życia. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku raka ze słońcem urodzeniowym pomiędzy 25 stopni 01 minuta i do końca znaku, czyli od 25 stopni 01 minuta zaczyna się Wasz sektor i jest do końca znaku raka. Datowo to wychodzi mniej więcej 16-21 lipiec, ale to jest estymacja. Można się nawet pomylić tutaj o dwa dni, bo co roku to słońce w innym miejscu wchodzi w znak, po czym inaczej się po nim trochę posuwa. To też nigdy nie jest tak, że ono wchodzi do konkretnego dnia o północy i można przyjąć jakiś dzień za początek znaku. W ogóle nie ma czegoś takiego w astrologii. A jak dowiedzieć się, gdzie leży Wasze słońce urodzeniowe? Proszę obejrzeć wstęp do tego filmu. Ja tam mówię, co zrobić, żeby taką informację i nie tylko ode mnie po prostu dostać. W tym miesiącu będziecie Wy, Wasz sektor, mieć całkiem sporo tych takich wpływów długoterminowych, które są omówione w prognozie rocznej, ale już wszyscy o nich zapomnieli. No i tam oczywiście jest to tak bardziej dla całego sektora, w związku z czym ich działanie jest rozciągnięte, a tutaj bardziej skupiamy się już na konkretnych stopniach, żeby bardziej wyodrębnić grupy, które są bardziej, które po prostu podlegają tym wpływom w danym momencie. I tak, proszę ja Państwa, mamy ci, którzy urodzili się ze Słońcem w 27 do 30, czyli od początku 27 stopnia do końca znaku, czyli bez pierwszego stopnia Waszego sektora, zatem urodzeni mniej więcej 17-21 lipca przez pierwszą dekadę września będziecie pod wpływem trygonu Pallas do Słońca. Wpływ omówiony w prognozie rocznej warto zawrócić i sobie się z nim zapoznać. Wpływ jest pozytywny. Dalej ci, których słońce jest znowu od początku 28 stopnia do końca znaku, czyli trzy ostatnie stopnie znaku, mniej więcej 19-21 lipca, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem trygonu Neptuna do Słońca. Wpływ jest pozytywny, warto wiedzieć, czego dotyczy, warto zawrócić do prognozy rocznej dla Waszego sektora i znaku i sobie o nim posłuchać, żeby z niego skorzystać. Ci, których Słońce jest w 27 i 8 stopniu tylko, czyli mniej więcej urodzeni 17-18 lipca przez cały miesiąc, będziecie pod wpływem sekstylu Urana do Słońca. No, tego raczej nie da się nie zauważyć, ale naprawdę dobrze wiedzieć, z czym się to je i udać do prognozy rocznej dla Waszego sektora i znaku, szczególnie właśnie ci z tych stopni, i dowiedzieć się, o co chodzi. I teraz tylko ci, którzy urodzili się ze Słońcem w ostatnim stopniu znaku, czyli mniej więcej 21 lipca, przez cały miesiąc będą pod wpływem opozycji Plutona do Słońca. I to jest akurat bardzo ciężki tranzyt. Jeden z cięższych, nie każdy w ogóle go dożywa. Ale to też nas nie zabije. A co nas nie zabije, to nas wzmocni. Omawiam go w prognozie rocznej i naprawdę warto dla Was, dlatego przynajmniej jednego stopnia tam do tej prognozy rocznej się zaudać i zapoznać z problemem, jak go przepracować, bo po to one są, żebyśmy je przepracowali, a nie próbowali się prześliznąć przez nie, bo potem będzie tylko gorzej. I jeszcze ci, którzy Słońce mają w 26 stopniu raka, również przez cały miesiąc będą pod wpływem kwadratury Eris do Słońca. Ona nie jest omówiona w prognozie rocznej, ale będzie na samym końcu tej prognozy, tego odcinka dla Was.
no bo ona dotyczy tylko tego jednego stopnia i to nie jest pierwszy miesiąc jej oddziaływania. Oczywiście teraz działa cały miesiąc i jeszcze dało sobie znać nie raz i nie dwa. Wpływ jest bardzo długotrwały, w związku z czym stanowi taki pewien trend, ale co jakiś czas przy konstelacji innych szybkich planet daje o sobie znać. A jeśli i tak, no ja wiem, że to jest ciężko. Trzeba znaleźć prognozę roczną, trzeba znaleźć swój sektor, trzeba znaleźć konkretny tranzyt. No strasznie dużo roboty przed Wami, no to się nikomu nie chce, bo przecież to tylko tam długoterminowe. No właśnie, one de facto są najważniejsze. To jest cały sens astrologii, te długoterminowe wpływy. Jeżeli je pomijacie, to równie dobrze możecie w ogóle astrologicznych, prawdziwych astrologicznych prognoz nie słuchać, bo to nie jest tak, że nam się coś przydarza po to, żeby nam się przydarzyło. Nam się przydarza to po to, żebyśmy coś z tym zrobili. No i często nie wiemy do końca, co mamy z tym zrobić. Jak jest coś dobrego, no to się cieszymy, ale tak skupiamy się na tej radości, że nie zastanawiamy się, jak to, że tak powiem, zbudować swoją bazę na te na przykład gorsze dni, tak? Nie mamy tej świadomości, jak się dzieje coś złego. No, dlaczego mi się to zdarzyło? Przecież ja taka dobra jestem, nikomu nigdy nic złego nie zrobiłam. No i w ogóle dlaczego i po co i jakim w ogóle prawem? No, pewnie jakoś tam coś jest na rzeczy. Naprawdę warto wiedzieć dlaczego i warto wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Będzie łatwiej. I też, jeżeli zrobicie to sensownie, następnym razem będzie dużo łatwiej. A co jakiś czas, niestety, trudne chwile w życiu człowiek ma każdy. Oczywiście ja robię tylko prognozy w oparciu o te tranzyty do Słońca Waszego urodzeniowego, dlatego że nie jestem w stanie zgadnąć, gdzie kto ma Księżyc, Ascendent i inne planety. To już jest indywidualne i taką indywidualną prognozę ja na zamówienie chętnie bardzo zrobię. Jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście korzystać z astrologii, no to zachęcam. A ci, co chcą pozostać przy tych wersjach, no to zapraszam do jeszcze macie, jeśli chodzi o wpływy krótkoterminowe, to tylko 3 w tym miesiącu. No ale to mówię, to jest tylko do Słońca. To też nie znaczy, że nic nie będzie się działo. Poza tym ten ogrom tych prognoz, tych wpływów długoterminowych i tak ten miesiąc dla wielu zdominuje. Od 18 do 23 września wykorzystaj ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, być może też ekstrawagancki. Ponieważ w ten sposób podniesiesz kogoś na duchu albo też do czegoś zainspirujesz. Sama przybliżysz się do realizacji swoich celów i ambicji, przynajmniej o jeden kroczek, również dzięki czyjemuś wsparciu lub po prostu przychylności. To będzie przynajmniej dobry, energetyczny dzień. I w zasadzie w tym samym czasie, choć o innej, że tak powiem, działalności, 19-23 wrzesień, odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, ale problem w tym, że może Ci się nie chcieć po nie sięgnąć. Wolisz teraz się bawić, miło spędzać czas, niektórzy mogą za dużo wydać, inni za dużo wypić, pozostali za dużo zjeść, a niektórzy wszystko naraz. Koniec końców no, pozostanie kac, taki bądź inny, ale to nie stworzy żadnych poważnych konsekwencji. Czasami w życiu też taki krótki okres takiego zapomnienia się, no w pewnych powiedzmy sobie rozsądnych granicach też jest potrzebny. 24 do 26 września. Promieniujesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy do Ciebie lgną i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie lub wystąpienia publiczne, na przykład tak o, za pośrednictwem takiego kanału, jak ktoś ma takie plany. Możecie teraz liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie podróże w celach towarzyskich albo biznesowych. Łatwiej przyjdzie Wam teraz nauka. To jest dobry dzień na zdawanie egzaminu czy napisanie ważnej pracy, więc jeżeli ktoś może sobie zaplanować takie wydarzenie, ma wpływ, kiedy zda egzamin na przykład czegoś, no to to jest dobry okres. I przez cały miesiąc, ale tylko dla tych, których Słońce jest w 26 stopniu, działa kwadratura Eris do Słońca. To wielomiesięczny, wręcz kilkuletni tranzyt, oczywiście stanowiący tło wydarzeń, taki pewien trend.
nie został uwzględniony w prognozie całorocznej, bo dotyczy takiej bardzo wąskiej grupy ludzi. Będziecie mieć wrażenie, że przeszkody wyrastają Wam nagle spod ziemi. Czy to w postaci osób, które denerwują, są złośliwe i powodują chęć rozprawienia się z nimi, czy to w postaci sytuacji, które wywracają plany do góry nogami. Do tego nie będzie można tego kontrolować, bo nie da się znaleźć przyczyny tych wydarzeń, a zdestabilizują one jakiś obszar Twojego życia. Możliwe awantury, takie bez przyczyny, na pierwszy rzut oka, takie sytuacje, których, kiedy kropla przeleje czarę i jedynym wyjściem stanie się zutylizowanie tej nagromadzonej energii. Musisz wykazać się elastycznością, nawet jeśli zmiany są trudne i nieoczekiwane, bo tego wymaga Twój rozwój. Motywacja do podjęcia ryzyka i podejmowania nowych wyzwań przyniesie głębsze zrozumienie siebie i świata. Nietypowe decyzje przyniosą nagłe przełomy, które najpierw będą dla Ciebie takim czystym chaosem, nie wiadomo, co się będzie działo, wymagającym konfrontacji z własnymi cieniami i nieświadomymi wzorcami, co może być bolesne, ale też prowadzić do wyjaśnienia całego tego galimatiasu. Być może trzeba będzie zaakceptować jakieś trudne fakty, ale da się potem pozbierać do kupy i pozbyć tego balastu na resztę życia. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia!